Cześć Laguna Fani. Dzisiaj zajmę się wypalaniem filtra DPF na postoju w Lagunie 3 z pomocą interfejsu ELM327. Jak wiecie, do diagnozy i obsługi naszych Lagun 3 jest niewiele interfejsów diagnostycznych. Pomijając drogi interfejs diagnostyczny CLIP, którym posługuje się serwisy, pozostaje nam niewielki wybór. Na aukcji internetowej znalazłem interfejs, który właśnie widzicie na filmie. Jest on niedrogi i w połączeniu z aplikacją PyClip na Androida potrafi bardzo wiele. Co do interfejsu, link do aukcji, na którego zakupiłem, znajdziecie w opisie filmu. Sam interfejs musi być zbudowany na układzie scalonym PIC18F25K800. Interfejs łączy się z większością modułów w Lagunie 2 i Lagunie 3, które zostały przeze mnie przetestowane na obydwu moich samochodach. Co do aplikacji PyClip, jest ona bardzo rozbudowana, aczkolwiek jest dopiero przeze mnie testowana, więc wszystkie czynności, które wykonuję w swoim samochodzie, wykonuję na własną odpowiedzialność. Osoby, które używają aplikacji PyClip, czynią to na własną odpowiedzialność i nie mogą sugerować się wskazówkami zawartymi w filmie, a szkody powstałe na skutek wskazówek zawartych w filmie i używania powyższego interfejsu oraz oprogramowania, biorą na własną odpowiedzialność i nie mogą rościć pretensji do autora filmów. Jak już powiedziałem, dzisiaj zajmiemy się samym wypalaniem filtra DPF, a jak program Was zainteresuje, to nagram o nim jeszcze inne filmiki. Jeżeli chcielibyście zgłębić wiedzę o programie poza filmami, zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fani Zorac. Po połączeniu interfejsu ELM327 ze smartfonem przechodzimy do uruchomienia aplikacji PyClip. Na pierwszym ekranie wyłączamy funkcję demo i włączamy funkcję skanuj pojazd, po czym wciskamy start. Pojawi nam się lista pojazdów, które możemy przeskanować, z której my wybieramy interesujący nas model, w naszym przypadku jest to Laguna 3. Teraz przez około 2 minuty aplikacja skanuje wszystkie moduły, z czego po prawej stronie okienka pokazuje nam, ile modułów wykryła w naszym samochodzie, w tym przypadku jest ich 12. Teraz widzimy wszystkie moduły, które znalazła aplikacja, z czego my wybieramy interesujący nas wtrysk, a następnie rozszerzony zestaw poleceń. W tym ekranie wybieramy regeneracja filtra przeciwpyłowego i klikamy wykonaj oraz potwierdź w celu rozpoczęcia procedury. W tym momencie nasz silnik rozpędza się do 3000 obrotów. My natomiast cofamy się w menu, żeby podejrzeć parametry procesu wypalania, klikając anuluj, po czym zjeżdżamy na sam dół i klikamy up. W tym menu wybieramy parametry systemu, następnie kontrola silnika oraz parametry kierowcy. I tutaj obserwujemy interesujące nas parametry. Na pomarańczowo widzimy podkreśloną temperaturę przed filtrem cząstek stałych. Obecnie ma ona ponad 400 stopni, a nasz silnik pracuje z prędkością 3000 obrotów na minutę. Kiedy temperatura przed filtrem cząstek stałych uzyska 600 stopni, obroty silnika spadną do 2000. Na zielono podkreśliłem masę osadów w filtrze cząstek stałych. Jest to masa osadów, której teraz będziemy się pozbywali. Film w tym momencie jest przyspieszony 8 razy, więc nie liczcie na to, że Wasz filtr zostanie wypalony w tak krótkim czasie jak na filmie. W tym momencie jest to najbardziej interesujący nas parametr, więc zostanie podkreślony dla przykucia uwagi. Podczas procesu wypalania filtra zwiększona jest dawka wtryskiwanego paliwa w celu podniesienia temperatury przed filtrem. Paliwo ściekające po ściankach cylindrów może doprowadzić do rozrzedzenia oleju. Pod spodem widzicie współczynnik rozrzedzenia oleju silnikowego. Jeżeli tak jak na filmie jego wartość jest równa 0, nie musicie się o niego martwić. Olej po wypaleniu wymieniamy dopiero wtedy, jak wzrośnie jego poziom, bądź też komputer pokaże, że został rozrzedzony przez ropę. Jeżeli komputer nie pokaże rozrzedzenia i na bagnecie nie pokaże się wyższy stan oleju, nie ma potrzeby wymiany. Jak widzicie, temperatura przed filtrem cząstek stałych uzyskała wymagane 600 stopni, więc silnik obniżył obroty do 2000 i będzie je utrzymywał do momentu zakończenia procesu wypalania. Aplikacją możemy też podejrzeć czas od ostatniej regeneracji filtra, czyli od momentu, kiedy uruchomiło nam się wypalanie, na przykład podczas jazdy w trasie, ale wcale regeneracja nie musiała być pełna. Poniżej widzimy, ile osadu zostało nam po tej regeneracji. Widzimy też kilometry od ostatniej udanej regeneracji. W
tym momencie pokazuje ponad 24 tysiące kilometrów. Jest to liczba kilometrów pokonanych od ostatniej pełnej regeneracji, czyli filtr po tym procesie był całkowicie czysty. Ciśnienie różnicowe filtra cząstek stałych jest różnicą ciśnień mierzonych przed i za filtrem i wskazuje nam, w jakim stopniu jest zapchany filtr. Im różnica ciśnień jest niższa, tym filtr jest czystszy. Uwaga! Zbyt częste wypalanie DPF może doprowadzić do uszkodzenia czujników temperatury i do stopienia lub popękania wkładu filtra. Regenerację serwisową, czyli przedstawioną na filmie, należy uruchamiać jak najrzadziej i tylko w sytuacji, gdy jest ona niezbędnie wymagana. Przypominam też, że prawo zabrania kierowcy oddalania się od pojazdu podczas gdy silnik jest w ruchu. Zakazany jest też postój na pracującym silniku. Zakaz ten dotyczy wyłącznie terenu zabudowanego. Pamiętajcie, aby proces przeprowadzić z dala od materiałów łatwopalnych, gdyż wysoka temperatura układu wydechowego może doprowadzić do nieszczęścia. Dodatkowo pamiętajcie, że wysokie obroty silnika podczas procesu pozbywania się cząstek stałych z filtra może drażnić mniej wyrozumiałych sąsiadów. Szczególne podziękowania dla Michała Zorax za pomoc w realizacji filmu. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Funny Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam też do oglądania filmów na kanałach moich kolegów Misiek Staszyc i Rysiuncio. Cześć!